Jak działa końskie kopyto? Albo może powinniśmy zapytać, jak powinno działać końskie kopyto? Konie żyły tysiące lat na stepach i kopyta tych koni nie potrzebowały żadnej ingerencji człowieka. Należałoby więc sądzić, że jeżeli przetrwały do naszych czasów, to kopyta te działały bezproblemowo i tak rzeczywiście było. Problemy z kopytami zaczęły się u koni dopiero w momencie udomowienia konia, gdzie człowiek w taki drastyczny sposób ograniczył ruch konia, wstawiając go do boksu i hodując na małych padokach, a natura zaprogramowała kopyto do ciągłego chodzenia, do ciągłego ścierania, korekcji puszki kopytowej i w wyniku tej korekcji puszki kopytowej do prawidłowego ustawiania balansu kopyta, czyli ustawiania kości kopytowej. I tylko jeżeli te dwa warunki są spełnione, jest szansa na to, że kopyto u konia będzie prawidłowo działało. Takie dolegliwości kopyt jak ból chrząstek kopytowych, ból trzeszki kopytowej, krzywe kopyto, pęknięte kopyto, sztorcowe kopyto, opuszczona kość kopytowa, mógłbym tego bardzo długo wymieniać, nie dotyczą w ogóle koni wolnych, one dotyczą tylko i wyłącznie koni utrzymywanych w takich warunkach stajenno-boksowych, czyli koni udomowionych. W tym filmie przedstawimy analizę, jak korekcja kopyt przebiega u koni żyjących na wolności i jak te mechanizmy przełożyć na kopyta naszych koni udomowionych. Ja nazywam się Alfred Wrzeszcz, zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym pokazać kilka zdjęć irlandzkich koni, które zostały wypuszczone ponad 20 lat temu przez okolicznych mieszkańców i one sobie tam na tych górach żyją. To tylko tak dla przypomnienia, że to jest bardziej środowisko koni naturalnych. Jak tutaj widać przy tych koniach, te konie sobie żyją na tych górach, tu nic nie jest ogrodzone. One sobie tam biegają, nikt tam przy nich nic nie robi. Jak to się dzieje, że tutaj po tych górach właśnie nikt tych koni nie goni z żadnym nożem kopytowym, z żadnymi cęgami. Nic nie chce im tam w tych kopytach poobcinać, poprzycinać, popoprawiać. I one tam bardzo dobrze się czują, żyją i w ogóle takiej pomocy nie potrzebują. Tutaj nawet rodzą się nowe koniki i wszystko działa bardzo dobrze. Jak to się odbywa? Tutaj ja wrysuję te elementy na tych zdjęciach, które są nam tylko niezbędnie potrzebne. Tutaj jest więcej takich elementów, ale ja narysuję tylko te, które są nam potrzebne. W kopycie znajduje się tutaj kość kopytowa. Pod kością kopytową znajduje się tworzywo podeszwy, czyli podeszwa. I to wszystko jest obudowane puszką kopytową. Teraz zacznijmy od podeszwy. Podeszwa u konia rośnie na taki określony sposób, czyli do określonej grubości. Można by przyjąć, że to jest gdzieś powiedzmy około 2 cm. I ono po osiągnięciu pewnej swojej grubości zaczyna się łuszczyć, odpadać. Zaczynają takie kawałeczki odpadać tej podeszwy. I ona sama jakby się wymienia, czyli te zrogowaciałe kawałki podeszwy odpadają. Od góry narasta następna podeszwa. Tutaj właśnie mamy po prawej stronie przykład takiego zdjęcia, gdzie tutaj dokładnie te kawałeczki takie odrywają się od podeszwy. To są takie małe kawałki i ta podeszwa w swoim takim największym procencie, dużym procencie jest cały czas utwardzona, mocna, sucha, odporna na kontakt z podłożem i ona jakby sama się wymienia. To samo dotyczy strzałki. Ta strzałka u konia rośnie na taką określoną wielkość i ona rośnie tyle, ile koniowi jest potrzebne, czyli ani mniej, ani więcej. Więc tutaj w przypadku podeszwy musimy nic robić, bo ta podeszwa jest, powiedzmy, można uznać, że ona jest samowystarczalna. Natomiast puszka kopytowa jest
Łóżka kopytowa niestety rośnie w taki niekontrolowany sposób. I ona może sobie urosnąć, tutaj ta ściana puszki kopytowej może urosnąć nawet do takich wielkich długości, gdzie niekiedy widać na zdjęciach, takie konie są pokazywane w internecie, gdzie ta puszka kopytowa mu tak wyrosła jak róg kopytowy, jak róg barani, zakręcony we wszystkie strony i ta puszka mu taka wielka urosła, później jakimiś takimi maczetami mu tą puszkę obcinają. Ale to są jakby ekstremalne przypadki. Normalnie u konia ta puszka kopytowa wyrasta ponad podeszwę. I w momencie, gdzie ona wyrasta ponad podeszwę, koń przez ciągłe chodzenie sobie ją automatycznie ściera, ponieważ tu jest mały styk z podłożem, więc sobie łatwo ściera do poziomu podeszwy i ona znowu kawałeczek wyrasta i na bieżąco sobie koń ściera i znowu wraca do poziomu podeszwy. Nawet jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że koń w jakiejś takiej porze deszczowej będzie chodził po jakimś miękkim podłożu, to ta puszka może troszeczkę bardziej wyrosnąć, ale ona sama się obłamuje, ponieważ traci tutaj podparcie w tej ścianie kości kopytowej i sama się obłamuje do poziomu tej podeszwy i później znowu wyrasta i znowu się ściera. Także tutaj, żeby zastąpić to działanie takie jak w naturze, to wystarczy co jakiś czas przepiłować tą puszkę kopytową, nie dotykając w ogóle podeszwy. Tego w ogóle się nie wycina, tutaj się z tym nic nie robi. Podeszwa jest samowystarczalna i jeżeli ona ma taką powierzchnię, tak jak tutaj po prawej stronie w tym kopycie, to ona jest mocno utwardzona, odporna na kontakt z podłożem i bardzo dobrze działająca. Teraz przejdźmy dalej. Zatrzymamy się chwilę właśnie przy tej podeszwie, ponieważ to jest taki element, który jest no chyba dla działania kopyta jakby najbardziej kluczowy. Tutaj ja specjalnie wybrałem takie zdjęcie, gdzie widać kawałeczki takiej podeszwy, które się urywają u konia i które się wymieniają. Reszta podeszwy jest mocno utwardzona, sucha, odporna na kontakt z podłożem. Tutaj koń, nawet jak będzie chodził po jakimś takim niezbyt przyjaznym podłożu, to nic mu nie będzie, nie będzie tu czuł żadnych problemów. Natomiast specjalnie wybrałem takie zdjęcie z takim, tutaj jest takie lekkie przeciążenie tej właśnie lewej piętki. I tutaj widzimy, jak ta podeszwa zareagowała. W tym miejscu, żeby to kopyto, i w tym miejscu tutaj mamy też przeciążenie tej ściany kopyta i teraz ona wyprodukowała sobie tutaj takie wzmocnienie tej części. Tutaj widać, jak ten kąt sporowy chce się spotkać tutaj z tym kątem strzałki, z tym tworzywem strzałki, żeby zabudować to rozerwanie, które tutaj takie minimalne jest. Ono w zasadzie jest takie, że jest nieszkodliwe dla konia, ale kopyto już wie, że tam się coś dzieje. Tutaj zareagowało właśnie takim przebudowaniem, tutaj wzmocnieniem tego fragmentu podeszwy i to właśnie świadczy o tym, jak podeszwa jest ważna dla konia, dla kopyta. Ona reaguje w pierwszym momencie, tutaj nawet jakby była taka sytuacja, żeby było mocne jakieś takie przeciążenie tej prawej strony, to może być tak, że cała ta jedna strona tego kopyta będzie taka, zupełnie ta podeszwa będzie płaska, ona się wyprodukuje w taką płaską podeszwę, a z drugiej strony może być wklęsła, bo tutaj nic nie potrzeba, to kopyto nic nie musi robić, bo tutaj jest bardzo dobrze. Natomiast tutaj po tej prawej stronie widzimy kopyto, całkowicie ta podeszwa jest zniszczona. Ona jest właściwie tutaj zniszczona, jest bardziej przez mocznik niż przez człowieka, ale to właściwie nie ma specjalnego znaczenia, efekt jest taki sam. Tutaj mamy przez to, że ta podeszwa jest zupełnie jakby wygnita, to ten kąt sporowy tutaj pękł. Tutaj widać pęknięcie do samej prawie piętki. Z drugiej strony też ten kąt jest rozjechany. Środek
ten rowek strzałkowy, który tutaj jest, to na pewno każdy, kto ma konia i czyścił mu kopyta, to wie, że ten rowek strzałkowy, jeżeli tam wciskamy kopyskę, to koń reaguje taką wrażliwością, że tam coś go boli. Jeżeli taki rowek u konia w kopycie jest, to świadczy to o tym, że ta strzałka jest zaciśnięta, ona nie pracuje razem z tymi kątami sporowymi, tylko jest zupełnie oddzielona od tych kątów, tak jak tutaj na tym zdjęciu to jest. To jest sytuacja bardzo zła i bardzo nieprawidłowa, bo przy takiej sytuacji zawsze jest, że to spowoduje ból chrząstek kopytowych. Taki koń zawsze odczuwa ból, jeżeli tutaj jest to rozdzielone. Przejdźmy dalej. Tutaj na tych zdjęciach widzimy, skupimy się właśnie bardziej na kątach sporowych, czyli tutaj zaznaczę prawidłowe kopyto. Kąt sporowy jest połączony z tworzywem strzałki, tutaj z tej strony też jest połączony. Rowek strzałkowy, on jest taki wklęsły, ale tutaj jest, to jest zamknięte, tutaj nic nie można wcisnąć, nic nie można wetknąć. To jest scalone tutaj w całość i tak powinno być. I ta całość jest, kopyto działa, jest scalone w tej tylnej części i ona tutaj bardzo dobrze działa. Natomiast po tej stronie, przez to, że została wycięta podeszwa i kąty wsporowe, tutaj ten kąt się rozjechał, tu jest cała aż pęknięte do piętki, ale nawet gdyby to nie było pęknięte, to i tak jest dla konia bolesne. Tutaj kąt jest cały rozjechany, czyli tutaj nie ma połączenia między strzałką, kątem sporowym. Jest to zaciśnięta strzałka, czyli ten rowek strzałkowy, w który możemy tutaj coś wcisnąć. I to świadczy o tym, że właśnie to kopyto jest rozdzielone, czyli strzałka jakby żyje swoim życiem. Kąty sporowe są oddzielone od tej strzałki. One dobrze nie działają. Tutaj nawet gdyby tego pęknięcia nie było, to i tak jest taka sytuacja, jest powodem takiego masakrycznego przeciążenia chrząstek kopytowych i bólem chrząstek kopytowych. To jest kopyto bolesne w pierwszej fazie, czyli w pierwszej takiej najbardziej łagodnej sytuacji, to jest ból chrząstek kopytowych, później to się przesuwa na dalsze części tam kopyta, ale o tym to będziemy mówić przy innej okazji. Natomiast w tej sytuacji przyjmujemy, że takie kopyto powoduje u konia ból chrząstek kopytowych. I tutaj jeszcze dla wyjaśnienia sytuacji, po lewej stronie mamy znowu prawidłowe kopyto. Tutaj te siły, które działają, jak koń stawia nogę na podłoże, są wyrównane. One działają na zewnątrz i przez to, że tutaj to połączenie jest prawidłowe kąta sforowego z tą strzałką, to kopyto wraca z powrotem i tutaj tak tego rodzaju kopyto działa jak poduszka powietrzna w samochodzie, czyli ono może się odkształcać milion razy i tutaj nic mu nie jest, ono się odkształca, wraca z powrotem do swojego kształtu, a działa prawidłowo tylko dlatego, że nie była wycięta, tutaj nie jest wycięta podeszwa i nie są wycięte te kąty wsporowe. Natomiast w tym kopycie te siły powrotne są małe, natomiast siły takie rozrywające to kopyto są bardzo duże. I tutaj to kopyto działa w takim jakby trójkącie, gdzie ten trójkąt może się rozszerzać. Te siły tutaj działają takie rozrywające. Ten trójkąt się powiększa. I to oczywiście doprowadza do bólu chrząstek kopytowych. Bólu chrząstek kopytowych. I teraz w tej sytuacji jest kilka jakby wariantów, czyli w niektórej sytuacji przy dużych koniach to z tego kopyta, w takiej sytuacji może się zrobić, z tego trójkąta może się zrobić taki wielki kapeć i bolesność tych chrząstek jest cały czas. Natomiast niekoniecznie musi się tak stać, dlatego że kończując ten ból chrząstek kopytowych, przenosi ciężar na czubek kopyta, odciąża sobie te chrząstki i wtedy to kopyto może zostać takie samo jak jest, albo nawet może się zmniejszać. Wcale nie musi być jakiejś takiej dużej różnicy
między kopytem prawidłowym a takim właśnie z bólem chrząstek kopytowych. Najłatwiej rozpoznać to, obserwując strzałkę i kąty sporowe. Czyli jeżeli u swojego konia zobaczycie, że kąty sporowe są rozjechane, że nie ma takiego połączenia ze strzałką i że ten rowek strzałkowy tutaj jest taki zaciśnięty, taki bolesny, to znaczy, że to kopyto niestety nie działa, bo w takim przypadku zawsze koń odczuwa ból chrząstek kopytowych. On może być większy, może być trochę mniejszy, ale zawsze ten ból będzie. To zależy od warunków utrzymania, zależy od treningu, od tego, czy koń jest podkuty, czy nie jest podkuty. Ale zawsze ten ból chrząstek kopytowych będzie i on niestety powoduje dalsze nieprzyjemne takie dla konia konsekwencje. I o tym, co dzieje się w tym kopycie dalej, powiem w następnym filmie. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę.